Był rok 1943, czwarty rok czarnej nocy okupacji hitlerowskiej. Być Polakiem w tym okresie to żyć w ustawicznym strachu i niepewności. Dniem i nocą czyhała na nas Polaków śmierć. Miałem wtedy 13 lat. Mieszkałem na wołyńskiej wsi Wola Ostrowiecka. Wszyscy jej mieszkańcy byli Polakami. Była to wieś o zabudowie zwartej. Domy i zabudowania stały jeden obok drugiego. 200 numerów. Większość zabudowań była kryta słomą. Mieszkańcy tej wsi żyli zgodnie i przyjaźnie, zarówno między sobą, jak i mieszkańcami sąsiednich wsi ukraińskich. Pamiętam, że jako pastuch krów przyjaźniłem się z chłopcami i dziewczynami, pastuchami Ukraińcami. Nic nie zapowiadało tragicznych wydarzeń, jakie nastąpiły w pamiętnym sierpniu 1943. Po wkroczeniu Niemców na polskie Kresy Wschodnie, Ukraińcy podjęli wielostronną z nimi współpracę. Wstępowali masowo w szeregi policji i żandarmerii. Niemcy wysługiwali się nimi przy mordowaniu Żydów, jeńców sowieckich, jak też Polaków. Prowodyży i agitatorzy ukraińskich szowinistycznych organizacji nie próżnowali. Szerzyli zapożyczoną ideologię faszystowską i najgorsze wzorce postępowania przyjęte od nazistów. Wśród prostego chłopstwa ukraińskiego budziły one najniższe zwierzęce instynkty. Do grona tych progatatorów szowinistycznych haseł weszli, hańbiąc swój stan, księża prawosławni i grecko-katolicy. Oni to z ambon szerzyli nienawiść do Polaków. Później święcili narzędzia zbrodni i rozgrzeszali zbrodniarzy. Nastroje ulegały szybko zmianom. My, dzieci, przestaliśmy się bawić razem na pastwiskach. Dorośli Ukraińcy gromadzili broń. Ukraińscy policjanci i żandarmi, będąc na służbie okupanta, dezerterowali wraz z całym ekwipunkiem. Kradziono i rabowano też broń z magazynów, a było jej sporo, porzuconej przez kolejne wycofujące się armie.